Jak przyznają, nie wszyscy lubią śpiewać, ale jak przychodzi im zaśpiewać kolędy, to nikt nie protestuje. Aktorzy Teatru Zagłębia przygotowują się do niedzielnego kolędowania, które w placówce jest już tradycją. Oprócz wspólnego kolędowania będzie można też wesprzeć Sosnowieckie Hospicjum. A za wszystko odpowiada reżyser tego przedsięwzięcia, Przemysław Kania. No właśnie, to jest ten jedyny dzień w roku, kiedy w zasadzie widzowie przychodzą, bo chcą, nasza publiczność, nie kupują biletów, więc ich nic nie zobowiązuje, po prostu przychodzą, bo to kochają. I dokładnie jest to samo z aktorami, z całym zapleczem teatru, ponieważ oni przychodzą, tutaj wszyscy są, bo chcą, bo lubią, bo robią to dla naszej publiczności. Nikogo nie prosiłem, to jakby mamy to już gdzieś zakodowane, bo te kolędowania są od bardzo, bardzo dawna. I w zasadzie już wiemy, że ta niedziela przed świętami, to jest południe, tutaj się spotykamy i tutaj kolędujemy. A jak to w ogóle jest? Aktorzy lubią śpiewać? Tak, aktorzy bardzo lubią śpiewać, aktorzy uwielbiają śpiewać, tylko nie zawsze śpiewają to samo. Także to jest tylko taki jeden problem. Rozumiem, że cel szczytny, też chyba to trzeba powiedzieć. Tak, od wielu, wielu lat wspieramy hospicjum Świętego Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Budowaliśmy, można powiedzieć, to hospicjum, zbieraliśmy, kwestowaliśmy na budowę. To też wszystko jakby otwarte serducha i naszej publiczności, i nas. My dajemy pracę, oni dają na to, za to, czy wynagradzają, to może złe słowo, ale wrzucają do puszki i z wspólnymi siłami zbudowaliśmy, a teraz wyposażamy i tak pewnie będzie przez kolejne lata. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 12 na scenie Teatru Zagłębia aktorzy z Sosnowca zaprezentują swoje ulubione kolędy. Wstęp jest wolny i jak co roku organizatorzy liczą na tłumy na widowni.